Przedsmak warszawsko-jesiennych premier mogli poczuć melomani na koncercie z okazji dziesięciolecia Instytutu Adama Mickiewicza. Pierwszy raz wykonano utwór napisany specjalnie na jubileusz przez Pawła Szymańskiego. Kompozytor znów zaskoczył, a jego oniryczna piłkorda rozpisana jest nietypowo na 16 harf i fortepian. Wyszedłem pod wrażeniem. Proszę mi wierzyć, że tak wygląda muzyka tak będzie wyglądała muzyka XXI wieku. Nowe dzieło Szymańskiego można będzie jeszcze usłyszeć w sobotę w przestrzeni hal dawnego konesera.